Cześć wszystkim, witam was w drugim odcinku z Mini Hero Tower of Sages. Kontynuujemy przygodę naszej postaci na kolejnym, zdaje się, piętrze zamku. No i co no? Dostałem podpowiedzi co do tego, jakie potworki można dostać z jajek. Okazuje się, że kiedy wybierze się jakieś jajko z nowym potworkiem i się nie podoba nam ten potworek, to możemy sobie wziąć nowego. Co jest ciekawe całkiem. Bo wydawało mi się, że będzie takie lotto po prostu. Że na kogo trafimy, na tego będziemy musieli mieć i tyle. No a widocznie będziemy mogli sobie wybierać. No i dobra. Jak będzie taka sytuacja, to sobie oczywiście na pewno wybierzemy. Każde piętro ma uczniów, którzy są silniejsi od poprzednich piętr. Okej, to było mądre powiedzenie. No, podpowiedź od Dwalk. Kamienie powodują, że losowe potworki stają się... Nie ma źle dostania obrażeń? Wow. O, i nie pamiętam, jakie to są ruchy. Tak powiedzmy, tacza to my chyba ostatnio odblokowaliśmy, nie? 34. I wciąż nie widzimy, jakie zdrowe przeciwnicy. No dobra. Co jest tu najciekawsze dla nas? Ile jest dla Poison? Chociaż to jest chyba typ... Oj. Nie wiem, czy to nie jest typ trucizny. Chyba jest, co za dużo nie zrobiliśmy. Oj. Enemies hit free random. A będzie też nawalać w tego, który ma tarczę? Czy nie za bardzo? Okej. Okay. Chyba próbował, ale nie mógł. Oj. Wygląda to, że chyba się niezbyt ciekawie dzieje. Rislam. This is your attacks. Ale jednocześnie zadaje obrażenia. Nieefektywne. No prawie, żebym go załatwił. Ta trucizna jest taka sobie. Albo po prostu nie wiem. Akurat próbowałem uderzyć kogoś, kto był na nią odporny. Ale w ogóle nie, dobra, spoko, że dostaliśmy w tarczę naszego tygryska, bo on już praktycznie nam umierał tutaj. Firearm. No, Firearm się średnio opadza. Zwykłym klonem polećmy. Krytyk. O nie. Prawie no umarł dzik biedny. Dobra. Zwykły cios. I chyba po walce, no. Piękna wygrana. Nowe poziomy dla naszych potworków. I możemy się rozwinąć i w jakimś kierunku kolejnym. Reset Duguard. A, już poleciliśmy w to, rozumiem. Mogę sobie rozwinąć Ponda albo jakieś te skille. Dobra, lecimy w to. Bo już korzystaliśmy z tego, więc wiemy, czego to jest. Im więcej obrażeń, tym lepiej. Całkiem silny, mój przyjacielu. No, dzięki, spoko. O, piękny kluczyk, piękne monetki. Czemu ja to mam w ogóle opcję naciskania spacji? A, mogę z nim zawalczyć drugi raz. Nie, chyba nie chcę. Chyba raczej nie chcę. Co mi tu gra stanęła? A, dobra. Czy jest w ogóle jakaś mapa albo coś w stylu? Czy nie ma żadnej mapy? O, chyba nie ma. Kurczę, przydałoby się trochę odnowić zdrowie naszych podopiecznych. Czy będzie gdzieś jakieś źródełko? Tam widzę, mogę sobie pójść, jakbym chciał. Jakiś kamień odnawiający? Jest kamień. Dobrze. Tyk. Uuu, leczony. Nie wiem, gdzie teraz chcę iść. Szczerze? Wydaje mi się, że nasz cel najbardziej znajduje się naprzód. Więc zacznijmy od tych odnóg najbardziej na dole. Że najbardziej sensowna rzecz. I mamy tu jakąś laskę, jakiegoś ucznia kolejnego. Oraz możliwość pójścia jeszcze bardziej w dół. To jest naprawdę totalny labirynt. Mój nauczyciel nauczył mnie dobrze. Pokażę ci siłę moich ptaszków. Dobrze. Je zaraz podpalimy i będzie śmiesznie. O kurczę, jakie oni mają poziomy. No to co, znowu poison? Ten poison jest taki sobie, kurczę. Aha, ja rozwinąłem ponda u tego tygrysa, a ja myślałem, że to u kogoś innego było. Ups.
No cóż. Teraz powinien się pozbyć tego ptaszka na start. O, pięknie, udało się. Ta sówka jest lodowa. Czy to oznacza, że ogień będzie na nią działał, czy średnio? Super efektywne. Ale jak malutko obraży. Jak ich porąbało. No, Trysla będzie średnio, tutaj dobry, chyba. Ale zwiększa mój atak niby. Tyk. I ta średnio dobry, kurde. Załatwiłem go prawie na cacy. Zupełnie. To był dobry ruch. Dobra, i chyba już po tobie też. No nie było tak ciężko. W sumie myślałem, że... Nie wiem, tu mnie pozałatwiają albo coś. O, to jest w punkcie skilla. Co ja tutaj chcę rozwinąć się? Fire Bash. Więcej obrażeń. Dobra. Nawet nie będę na to za bardzo myślał. Myślę, że wszystkie tutaj umiejętności są dobre, jeżeli w odpowiedni sposób wykorzystywane. Rzut kamieniem. O, mogę wysysać zdrowie. Interesujące. Wysysanie zdrowia to jest fajny ten. Są fajne umiejętności, wiecie? Chyba to wezmę. Jakiś tam skill pod wampiryzm zawsze spoko. Znaję, że są słabi na typy elektryczne i ziemne ruchy. No, trochę tak. Poza tym, że nie miałem elektrycznego żadnego. A wyleczonko. Kurczę, to jest naprawdę spory labirynt. Dobra, teraz mamy tutaj tego zioma. Ten ziom chyba będzie miał dla nas specjalny odłamek czegoś. To jest sława, żeby ci pomóc na tym piętrze. O, dzięki ziomek. Jesteś kochany. Okej, okay, a teraz... Tak, dlaczego to... w ten sposób jest? Ale ja od dołu wyszedłem, nie? A tam na górze widać, że jest jakieś jajko. Dobra, to do jajka pójdziemy na koniec. Chodźmy tutaj. Tutaj na nas będzie na pewno czekał jakiś jeszcze przeciwnik. Jakiś przeciwnik. Dzień dobry. O, a co to w ogóle za tutaj to? Jakiś portal teleportacyjny? Nie, to za dużo do roboty. Potem jak zniszczyliśmy pierścień. Ups, trzeba było chyba tego nie robić, czy coś? Pan level 2. Ty no kurna, sporo on zdaje. Dobra, lecimy. O, to jest jakieś ziemne. Dobra, ziemnego ja bym załatwił na start. Fire Bash, Battle Ram. Raz, dwa, trzy. Czyli wcześniej faktycznie, bo broniła go tarcza. Może train jeszcze nie, Trislam. Czy rośliny będzie dobry? Na ziemny będzie dobry, super. No to już potem panu w takim razie. Cwaniaczki mi chcą zmniejszyć chyba atak albo coś. Jeszcze nie wiedzą, że nic to mi nie da. Nie wiem, ty? Prawie załatwione? Materiał drugi raz, bo czemu nie? Super efektywny, nic prawie nie robi. No i są zwykłe pądziki. Wali tą piłochą. Tak, tak, zmniejszajcie mi te obrażenia, ale na pewno wam to jeszcze dużo da. Tyk, po was. Byli całkiem tankowaci, to trzeba przyznać. Ale i tak no nic nie dało. Kolejny poziom dziczka. Zapis jest growing. Kurs na wielkiego... Kurs z warchlaka do dzika dorosłego. Ale jaja. Czy to była nie pierwsza nasza ewolucja tutaj? Stwora? Dobrze nam, by nam szło... Fellowship. Nie wiem. W krajoznawstwie czy coś? Nie, zaraz. Fellowship. Czyli w znajomościach jakby? Innymi ludźmi. Ej, czemu postać mi sama chodzi? E, halo? Gronie, buguj się. Jezu, co jest? O, dobra. Coś chyba niepotrzebnie przycisnąłem ten przycisk. O, dobra, otwieramy trzema kluczami drzwi, wrota. I mamy wielkiego mędrca. To jest chyba ostateczny boss tego piętra, rozumiem? Wielko twoich skorczy i odwaga. Czy testuję twoją uwagę teraz? Dobrze. Bardzo ważna rzecz, żeby robić ważne rzeczy. Oż ty, jakie poziomki.
Fire Arm będzie średnią opcją, ale gdyby to zadziałało na tego przeciwnika. Ładnie. Podpaliliśmy go jeszcze. Trucizna to raczej nie będzie zbytnio działać, bo on zwykły na... Dlaczego? Na wszelki? O dobra, ogień w łóżku powinien wykończyć, tak sądzę. O, czat, załatwi mi... O, ja nie zapisałem gry. My się nie spodziewałem. Kurczę, pieczony, nie spodziewałem się, że mnie już tak szybko załatwią. Co za goście. Dobra, ile mam energii? Jeszcze sporo. Git. Załatwmy tego kreta. No nieźle, nieźle. Wydrudnijmy sobie zdrowie. Jest to bardzo efektywne. Dostałem trochę zdrowia, ale trucizna mnie i go zabiera z powrotem. Okej. Okay. No cóż. Myślałem, że dzik będzie taki kozak. A tu no i tak wyszło, że zginął. Ale i tak dostał doświadczenie. Jest bardzo ważne, jest kurna ogromny plus względem Pokemonów zwykłych. Czy to naprawdę po tych śmierciach się dostaje doświadczenie i tak? Pokazaliśmy swoje zrozumienie odwagi. To jest sekretny kawałek dla maga. Przewodniczącego Kurecza. Dziękuję za odłamek, dziękuję za klucz. I co ja tu mam w menu? A, ulepszenie postaci. 14 gwiazdek, co ja mogę sobie ulepszyć? Summary Health 2%. Minion Energy. Jeszcze postawimy doświadczenie? Nie no, dajcie spokój. Myślę, że... Może zdrowie? Bo czemu nie w sumie? Może dzięki temu nam nie zginą tak szybko potwory czy coś? Dobra, otwórzmy te wrota. I co? Kolejny poziom wieży? A nie, odebranie i kolejnego potworka. Dobra, no to teraz faktycznie wybieramy tego, co chcemy, nie? Zobaczmy po kolei, kogo my tu mamy. Jakiś dzik. No halo, kto mnie sfejkował? No i tyle mieliśmy z wyboru. Tyle mieliśmy, kurna, z wyboru potworka. Ale dobra, no jaki dzik, kurna. Kret, też może być. Jak go chciałbym rozwinąć? Specjalizacja obrażenia. Odbijanie obrażeń. Nie no, ciśniemy chyba wszystko w obrażenia, nie? Jakie tam guardy? Jaki tam guard, gościu? Rock Blast. O, jakie tutaj zdaje? 30 do 35. Earth Shield. Zwiększa zdrowie jakieś, okej. Okay. Zwiększa szybkość. Te same głupoty. Dobra, lecimy w obrażenia i tyle. Nie pierniczymy się. Osobiwany. No chyba, że wcisnąłem jakiś inny przycisk niepotrzebnie, no nie wiem. Nacisnąłem spację. Myślałem, że będzie jak w Pokemonach, że podejrzę sobie, co jest w Pokebolu i tyle, no. No to nic z tego, kurczę. Mam dużo fajnych jakichś tych gemów. Dobra. Masz ciekawego. A ja to kosztuje 6. O, ty w końcu nas stać na coś. Jak dobrze. Do energii albo do zdrowia. No dobra. A ty co tam sprzedawałeś w sumie? Nic. Ty gadasz tylko jakieś rzeczy. Ty coś sprzedałeś na pewno. Nie? Też nic. No co wy? A to ja ją mogę w końcu mieć? Chyba nie. 6 pięczęci. No dobra, no to dawaj tą. Dawaj tego Gemana na zdrówko. Na nic innego mnie nie stać. Niestety. I tak. Dobra, i teraz tak. Jak tu się... O! Dawało, chyba wiem, chyba wiem. Change. Dobre, wyekwipowane. No to teraz może tak szybko midziczku już nie zdechniesz. Przynajmniej liczę na to. Dobra, no to co, lecimy na kolejne piętro.
12 z 12 gwiazdek? Na razie nie. Nie najgorzej idzie w sumie. Wszystkie gwiazdki zdobywamy z bitew. Przechodzimy na trzecie piętro zatem. Trzecie pięterko. O, cóż to za portal? A co to za jakiś posążek? Gdzie ty mnie co to bierze? O kurczę, pieczona. A cóż to za miejsce? Czemu ty, dziewczyno, tam jakiegoś stwora trzymasz w tubie? Wyjaśnij się mi jak najszybciej. Elektryczność to jest życie maszyn. Czy możesz przy tym stanąć? Co? Ojej, oni są mocni, ale nie są zbyt efektywni na mnie. Dobra. No to szybko, battle rama. Na trzy losowe. O, nic im nie robię z ognia. A nawet nie pokazuję, żeby ten... Żeby to nie było efektywne, czy coś w tym stylu. Dobra, ja bym się szybko zajął tym gościem. O kurna. My ich chyba nie załatwimy zbyt szybko. Czemu ja dostałem tak dużo obrażeń w ogóle? Co to ma znaczyć? Dobra, jeden ziomek załatwiony. Stonefall Rock Blast. Re-random. O, dobra. To mi się podoba. Trzy losowe cele, kamyczek. Ogień im nawet trochę zadaje. Dobra. Powiedzmy, że pokorzystamy z niego dalej. Jakiś tam critical. MMMs. No za dużo mi robią. No come on. Dobra, Rock Blast. Dlatego, bo na najwięcej zdrowia. Okej. Chyba się powinno udać to zrobić. Tak sądzę. Firewash. Cyk. Zatwiony. Ale to było takie ciężkie, kurczę. Ale dobra. A, i chyba już rozumiem w jakiś sposób to działa. Będziemy mogli zawalczyć z nimi kolejne razy, jeżeli będziemy chcieli podnieść swoją punktację gwiazdkową. To dobrze. I fajnie by było zaoszczędzić, myślę, na trochę może lepsze kamyczki. Idziemy. To była szokująco dobra walka. No bo dostaliśmy trochę kasy i kluczyk. I to jest całe to. No dobra. Może nie będę chciał na razie walczyć z nią jeszcze drugi raz przez jakiś czas. Może na razie bym chciał ogarnąć, jak wygląda labirynt tego pomieszczenia. Czyli po prostu przechodzimy dalej. No. Moje tatelsy są słodkie, to znaczy miałem na myśli fajne. 4 na 4 znowu. Ta Battle Ram, starczy, ta Fire Ram. Na trzy losowe, które oczywiście trafią wszystkich oprócz tarczy, co jest super. Tak, ty się najszybciej ruszysz, więc może ciebie załatwimy w miarę szybko. Ojej. A już liczyłem, że będzie po tym. No mi nawalają wszystko w tygrytka mojego, no. To nie sobie wyobrażają w ogóle. Tyk. Pięknie. I co, Stonefall? Ładnie. Dobra, zamieniły się trochę szanse. Firewash leci, ten jest roślinny, to no. Dobra, tutaj trzeba się przyglądać tym typom. Jednak ważne one są dosyć. I korzystać z nich na swoją przewagę. Tygrysek zdobył poziom, bardzo dobrze. Chciałem się u niego, Reflect Damage. Nie no, zwiększamy obrażenia. 40 do 40. Nawet skill point u dziczka, Elektrobora. No pewnie, że Firebash na kolejny poziom. Wszyscy za same poziomy. Może uda się teraz zrobić tamtą walkę z tą elektryczną panią. Na trzy gwiazdki. No, kolejny drain, bo czemu nie? Na razie może nie byłeś w stanie tego za dużo pokorzystać dla swojej przewagi. Twórku, ale myślę, że ona się jeszcze nada. No i Rock Blast lepszy, no pewnie. Dobra. Jak mogłeś to im robić? No, widocznie mogłem. Jak widzisz, potrafiłem i mogłem. I nawet dużo mi to dało. Dobrze, jak dobrze rozumiem, to tutaj... Okej, jest ten facet. I on nam da chyba ostatni klucz.
Tak sądzę. Dobra, nie chcę mi się z nimi gadać. Dajcie spokój. Super. Super, super. Oni są wszyscy roślinni. Więc tutaj ogień powinien zrobić naprawdę sporo. Spora efektywność, to mi się podoba. No i teraz tak. Czy mogę chociaż zmniejszyć mu obrażenie? Nie mogę. Dobra. Czy podobnie będzie? Będzie podobnie. No i teraz nie wiem, czy będę chciał korzystać z umiejętności, żeby trzech różnych próbować załatwić. O. Drain. Lecimy. Trochę dla nas zdrowia. Mimo, że może nie za dużo. Teraz tak, ten Stonefall jest średnio opłacalny, ale Rock Blast, kurczę, Rock Blastik. Piękny poleci. Niezbyt efektywny, ale załatwiłem, dobra. To jest spoko. Ten gość wygląda jakby był jakiś wodny, lodowy. Czy dobrze myślę? Nie, źle myślę, bo oczywiście ogień mu zadał normalne obrażenia. Dobra. A ja bym chciał go spoiznować, to co wtedy? Jeszcze wyciągniemy z niego trochę zdrowia. Będzie na przyszłość. Super efektywny nagle. Ok. Dziękuję za poziomy. Nie, no dobra, teraz powinniśmy być w stanie normalnie zrobić tą babkę. Na trzy gwiazdki. Mnóstwo poziomów do góry. No, spoko, dobra. No, jest trzeci klucz. I nawet tak, mogę jeszcze rozwinąć sobie coś. I co ja bym chciał rozwinąć w takim razie? Minions Healing. Minions Attack. Zdecydowanie minus atak. I nawet mamy $12 na zbyciu. Ale kiozak. Ja tak się zastanawiałem, ile to będzie w końcu. To są te trzy klucze. Ej, to w takim razie po co tam? To się jeszcze przejdźmy. Po co tutaj jeszcze było to przejście? To gdzie ono nas zaprowadza? Jakieś w ogóle przejście dalej? Build up, dziękuję. Zerknijmy jeszcze, co tu jest, z ciekawości. Ten gość będzie miał dla nas ten... mapę, dobra. Tak, to ma sens. Że w ukrytym miejscu jest mapa. Dobra. To w takim razie zobaczmy jeszcze z tą babką, ostatni raz i myślę, że skończymy sobie tak. Zawalczymy sobie z bossem kolejnym razem. Bo tak. Bo akurat już trochę czasu nawet minęło. I żeby się nie za bardzo nudzić. Dobra. Chcę z tobą potłuczyć walkę. Oczywiście, że tak. Dobra, nie pamiętam na co oni byli słabi. Więc polećmy znowu tymi samymi skillami. I oni mają, kurczę, ten sam poziom co ja teraz. Dlaczegoż to? Co to ma znaczyć? No i mi załatwili go. Co za werdniacy, no. Czyli mi chociaż resztę nie poniszczyli. Stonefall. Pyk. O, ładnie, ładnie. I teraz jeszcze raz Batterram. Tak myślę. A może coś innego? Bo tamten ostatni może powinien już sam umrzeć. O, i Claw. Zwykły. Krytyk. No nie załatwisz mnie chyba. Dobra, odpocznijmy zwykłymi klawami. No ta walka lepiej wyszła. No i super, elegancko. A to chodziło. Będzie poziom? Będzie nawet poziom nowy. Ale to mnie w sumie zaskoczyło, że potworki były na takim poziomie. A i tak byliśmy w stanie tym razem zrobić trochę więcej. Ciekawe, to czemu. Dobra. To w tym miejscu skończymy. Czekam na wyjaśnienia. Dlaczego mogłem wybrać z jajka potworka? Ale właściwie to nie mogłem podejrzeć, które tam były. Czy ja coś źle nakliknąłem? Czy po prostu to jeszcze nie do końca ta opcja? Bo nie wiem. W każdym razie tutaj zapiszę sobie. Tyk. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam na kolejne filmy. Na razie.